Okej, okay, słuchajcie, witajcie, zło. Taka, te, taka teoria, słuchajcie, jest wśród ateistów, nie? Że Bóg stworzył zło. Więc jak Bóg stworzył zło, to ten Bóg nie może być dobry. On nie może być miłością, bo On stworzył zło. Dał nam drzewo poznania dobra i zła, na którym był, słuchajcie, owoc, tak? Pod którym chodził taki wołusz z nogami jeszcze wtedy. I tak dalej. Eee, I co? I Bóg stworzył takie zło. I będzie nas kusić, i teraz na za to karze, że my się daliśmy skusić temu złu, i tak dalej. Nie? Jak wybrali ludzie zło, to przyszła śmierć. Bóg powiedział, że przyjdzie śmierć, jak poznacie dobro i zło, i tak dalej. Nie jedzcie tego drzewa, owoców z tego drzewa, bo poznacie czym jest dobro i zło, i na pewno umrzecie. Nie? I czy Bóg stworzył to zło? Skąd się to zło wzięło? Proste pytanie. Słuchajcie, tu mam głośnik. Głośnik działa tak, zareklamuję go, no jest jakiś taki głośnik, tak, on tutaj działa, jest na USB, jest też takim światełkiem, taką lampką fajną, nie, i mam takie pytanie, czy Bóg stworzył ten głośnik? Czy Bóg stworzył ten głośnik? Albo tu mam taki termos, nie, taki dziwny termos, słuchajcie, taka prosta konstrukcja z miedzi i tak dalej, do picia, nie, Eee, słuchajcie, czy Bóg stworzył taki termos? Albo, nie wiem, weźmy jeszcze, powiedzmy, taki fajny, słuchajcie, scyzoryk, nie? Eee, tak, nie wiem, może scyzoryk, śrubokręt, coś tam jeszcze i tak dalej. Czy Bóg to stworzył? Nie. Bóg tego nie stworzył. Bóg stworzył rzeczy, z których to jest zrobione. Stworzył to jakiś wynalazca. Taki głośnik stworzył jakiś wynalazca, jacyś tam, wiecie, ludzie, którzy się tym zajęli, nie? Taki scyzoryk też stworzył jakiś tam wynalazca, nie? I słuchajcie, Biblia dokładnie tak samo wskazuje o tym, czym jest zło. Zło było stworzone przez wynalazcę. Był wynalazca zła. Po prostu. I to jest diabeł. Ludzie dostali. Bóg dał, podzielił się swoją władzą. Tak? Bóg podzielił się wszystkim, co miał: z ludźmi, z aniołami i tak dalej. Dał wszystko, co miał. Dał moc, dał władzę, i tak dalej, ludziom dał władzę, tak, a nie on dał mi jakieś sposobności do czynienia różnych rzeczy, też dał jakąś wolę, i tak dalej. To widać, nie? że nie się mógł zbuntować, i tak dalej. I że tak powiem, zło zostało wynalezione. Zło nie zostało stworzone. Tam trzeba popatrzeć, to jest drzewo poznania dobra i zła. Co znaczy poznać? Jak się przyjrze w Biblii, co znaczy poznać. To słuchajcie, jest napisane, że Adam poznał Ewę i dopiero wtedy pojawiły się dzieci. Wcześniej ją mógł znać, mógł z nią rozmawiać, mógł ją widzieć i tak dalej, ale w momencie, kiedy go poznał, to pojawiły się dzieci. Poznanie to jest takie dokładne zbliżenie, że tak powiem. Można, nie wiem, znać jakieś prawa Talesa jakiegoś tam nie wiadomo, liczyć, po prostu znać je, po prostu były na lekcji matematyki. Można ich nigdy nie poznać, w sensie nie zastosować ich w praktyce, tak? Nie być na przykład to, żeby obliczać tam odległość na podstawie wysokości różnych rzeczy. Geodeta pozna takie prawa, a mam zwykły matematyk i tak dalej, tylko że tak powiem, nauczył się ich, nigdy ich nie poznał. I to jest taka różnica, słuchajcie. Bóg nie ma napisane gdziekolwiek, że Bóg poznał zło. Nie ma. Dlatego poznanie zła nas oddziela od Boga. Bóg nie poznał zła. Bóg go też nie stworzył. Był wynalazca zła. Bóg dał po prostu z siebie wszystko, co miał. Dał władzę. Dał możliwości do tworzenia różnych rzeczy i tak dalej. Dał po prostu wszystko, co miał. Podzielił się wszystkim z miłości. Tak? Tak? E no i, że tak powiem, był wynalazca zła, który wynalazł zło po prostu. Wynalazł coś, co przynosi śmierć. Coś, co przynosi oddzielenie od Boga na wieczność, bo Bóg jest świętością. Wynalazł coś, co nie jest świętością. I metodą na to, żeby wrócić do Boga... Hmm? Ktoś zna metodę? Metoda na to, słuchajcie, jest prosta. Metoda to jest prosta: próbowali ludzie wrócić do Boga ofiarami, próbowali jakoś przebłagać Boga. Boże, no nie posłuchaliśmy Cię, wybraliśmy poznanie dobra i zła, i tak dalej, jest jakaś możliwość powrotu, i tak dalej, czy można z Tobą z powrotem porozmawiać, czy jest jakaś możliwość, i Bóg miał plan na to, że jest taka możliwość. Tym planem było zastępstwo, bo śmierć musiała przyjść, po prostu. Poznało się zło, śmierć przychodzi. Bo jest poznanie zła, jest poznanie czegoś, czego nie ma w miłości, jest poznanie czegoś zupełnie innego, czegoś, co zostało stworzone na podstawie kłamstwa, co tak naprawdę nie do końca istnieje, tak? Co zostanie spłonie po prostu, tak? Zniknie w piekle, tak? A razem z piekłem zostanie wrzucony w jezioro ognia, tak? I tak dalej. Coś takiego powstało. E... I czy jest jakaś metoda na powrót? Bóg dał tą metodę. Bóg dał zastępstwo. Zastępstwo śmierci. Ktoś musi umrzeć po prostu. Ktoś musi umrzeć za to poznanie dobra i zła i umarł za nas, Syn Boży, Jezus Chrystus. Tak? Teraz, żeby się powrócić do Boga, już teraz na ziemi, nie po śmierci, nie tam w jakiejś obietnice, że gdzieś tam po śmierci będziesz w niebie. Nie, teraz jest ta możliwość powrotu do Boga w tym momencie w tej chwili. Tak? I ta możliwość do bo Boga jest przygnięcie, no Jezusa, jest przyjęcie tej jego ofiary jako zastępstwo za ciebie. I w tym momencie wracamy do Boga. Po prostu wracamy do Boga, który jest miłością, który ukochał cię zanim jeszcze myślałeś o tym, że możesz kogoś pokochać. On nas ukochał, pokazał nam czym jest miłość i on jest, on definiuje, słuchajcie, miłość. E Miłość na tym polega, że nie myśmy Boga umiłowali, lecz On nas umiłował i posłał swojego syna jako obłaganie za grzechy nasze, obłaganie za nieposłuszeństwa nasze, tak? Ludzie próbowali jakoś ubłagać, coś próbowali zbliżać do Boga, próbowali jakoś ubłagać Boga. Jednak się nie dało, no bo musiało przyjść, tak powiem, oddzielenie, Bóg jest świętością, Bóg nie zaakceptuje, nie pozna zła. To jest ten problem. Bóg nie może poznać zła, bo Bóg jest świętością, Bóg jest miłością i on nie poznaje zła. Człowiek wybrał poznanie zła. Człowiek wybrał poznanie zła, ale jest rozwiązanie. Za nie przyszedł, ale jego syn mógł przyjść. Po prostu słuchajcie. Proste rozwiązanie. Jeśli chcesz to rozwiązanie zaakceptować, zaakceptuj. Pomóż się. Pomóc się znaczy porozmawiaj z Bogiem. Powiedz Bogu, Boże, chcę zaakceptować Twoje rozwiązanie, chcę, żebyś zabrał ode mnie to, co mnie oddziela, grzechy, wszystkie nieposłuszeństwo i tak dalej. Chcę wrócić do Ciebie, tak? Chcę zaakceptować Twoje rozwiązanie, chcę, żeby Jezus Chrystus został moim Panem i Zbawicielem. Ufam, że On pokonał śmierć, pokonał to, co mnie od Ciebie oddzielało, i akceptuję to rozwiązanie. To jest prosta rozmowa. Prosta pierwsza modlitwa, i w ten sposób przystępujesz do Boga z powrotem. Przystępujesz do Boga, znaczy nie z powrotem, przystępujesz do Boga w ogóle pierwszy raz, tak naprawdę, nie? tą drogą. Nie ma innej drogi, jest tylko ta jedna droga. I podsumowując, słuchajcie, Bóg nie stworzył zła. Bóg dał możliwości do stworzenia zła. Bóg dał całą władzę. Bóg dał to wszystko z miłości, tak? Bóg stworzył to wszystko z miłości, i to, co Bóg stworzył, było dobre tak, ja my tam powiedziane, że to, co Bóg stworzył, było dobre. Dobre, dobre, dobre. tak? Bóg stworzył to, było dobre i tak dalej. Bóg oddzielił tam światło, że tym tam jest jedno, w jednym momencie nie, nie jest napisane, że było dobre, ale po prostu Bóg to stworzył. Tak? Eee, w każdym razie Bóg nie jest wynalazcą zła. Bóg dał możliwość do wynalezienia zła. Bóg dał po prostu tak ogromną pełnię władzy, tak ogromną pełnię możliwości, i tak dalej. Ale Bóg tego nie stworzył. [TILE!] なぜまずは。「trzymajcie się!」